Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W mojej szufladzie mieliśmy już okazję oglądać demonstrację aplikacji, które pomagały nam w nauce gry na gitarze, w poznawaniu akordów. Tym razem chciałbym zaprosić Was na demonstrację aplikacji o nazwie Metronom X. Jak łatwo się zorientować, aplikacja ta pomaga nam utrzymać odpowiedni rytm i tempo przy graniu na dowolnym instrumencie. Jak ona działa? Zapraszam do oglądania. Aplikacja Metronom X, do której link znajdziecie oczywiście w opisie tego nagrania i na mojej szufladzie, jest bardzo prosta. Ma dosłownie 4 funkcje, ale są to niezwykle istotne funkcje, z których bardzo chętnie będziemy korzystać. Zaczniemy od sounds, dźwięku, bo nasz metronom może brzmieć na kilka różnych sposobów. Domyślny dźwięk brzmi tak. Nie każdemu taki ostry dźwięk może przypaść do gustu, więc tutaj mamy 7 różnych możliwości wybierania sobie dźwięku. Ja klikam teraz 7. Dźwięki uruchamiamy i wstrzymujemy odtwarzanie po prostu naciskając spację. Taką mamy wersję 7, tak brzmi 6, troszkę 5, cymbałkowo. 4, 3, zaznaczone, 4, przełącz przycisk zaznaczone. To kliknijmy sobie 4. I to jest taki dźwięk chyba najbardziej naturalny, taki przynajmniej mnie się taki wydaje. 5, 6, 7, zaznaczone. Ok, możemy wybrać sobie dźwięk naszego metronomu. Co jeszcze możemy zrobić? Zobaczmy. Sygnatura czasowa. To akurat nie oddaje tego, co tutaj allegro będziemy ustawiać, bo mamy informację allegro, ale tempo tego naszego metrum będziemy wybierać za chwilkę. Zacznijmy od pozycji, która pojawia się pierwsza w momencie, gdy poruszamy się przy szybkiej nawigacji. Mamy tutaj obszar, z którym wchodzimy w interakcję. Mamy tutaj mnóstwo elementów, które są niezaetykietowane, ale na tych elementach ustalamy metrum. Na ile nasze metrum ma być, czy na 4, tak jak w tym momencie, czy jak pójdziemy sobie na początek i wybierzemy powiedzmy raz, no, 2, 3, klikam w ten niezaetykietowany przycisk. Oczywiście możemy je sobie zaetykietować. Ja tutaj specjalnie pozostawiłem te elementy niezaetykietowane. Przypominam voiceover slash, aby zaetykietować przyciski. I gdy teraz nacisnę spację, przypominam, nacisnąłem 3, to nasze metrum powinno być nie na 4, tylko raz, 2, 3, raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Możemy oczywiście zmienić to metrum i kliknąć sobie na 5 i wtedy mamy na 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Myślę, że najbardiej klasyczne jest 4, to zostawmy sobie metrum 4 w tym momencie. Co później mamy tutaj do dyspozycji? Subdivision. Do tego wrócę za chwilkę. Najpierw tempo. Ponieważ te dodatkowe takty, o których będę tutaj mówił, czy właściwie polirytmika, albo nie, zaczniemy od razu od tego. Polirytmika, czyli możliwość zmiany naszego metrum i podzielenia go na dodatkowe elementy. Czyli na przykład, jeśli w takcie mamy drugi, trzeci dźwięk, możemy sprawić, żeby one brzmiały inaczej. I tutaj mamy w ramach tej sekcji Subdivision mamy ileś różnych możliwości. Tutaj kliknę powiedzmy jedną i zobaczmy. I komuś może się to wydawać, że to metrum jest zupełnie inne. Dla porównania klikam znowu pierwszy przycisk tutaj, w tej sekcji Subdivision i mamy nasz dotychczasowy metrum. Abyście nie mieli wątpliwości, że metrum jest to samo, na środku tej sekcji Subdivision mamy ustawioną prędkość tego naszego metrum. 121. Ja może poglądowo zmniejszę je do 100 strzałką w dół. 101, 100. Posłuchajmy teraz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 100. Jeśli ustawicie fokus na tej wartości liczbowej, to voice over będzie wam odczytywał to metrum na zasadzie 1, 2, 3.
trzy, cztery, oprócz samych dźwięków. I teraz, jeśli będziecie chcieli zmienić sobie tą polirytmikę, to żebyście nie mieli wątpliwości, że to jest ten sam rytm, ja teraz kliknąłem pierwszy element po lewej stronie od tego pola z liczbami, aktywuję zupełnie inny rytm w ramach tego samego metrum. Posłuchajcie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 100. Czyli metrum nam się nie zmieniło, ale rytmika w obrębie metrum już tak. Kliknijmy jakiś inny. Posłuchajcie. A jak przejdziemy sobie na ten wskaźnik, no to posłuchajmy. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 100. Oczywiście uczymy się grać na różnych instrumentach i ta polirytmika nie każdemu będzie potrzebna. Najczęściej będziemy korzystać właśnie z takiego klasycznego metrum, ale tak jak wspomniałem, potrzeby mogą być różne, dlatego też pokażę Wam jeszcze ostatnią funkcję. Akcent, czyli akcenty, ponieważ grając możemy chcieć położyć akcent na jakiś konkretny dźwięk i tutaj, ponieważ mamy w tym momencie w naszym metrum na cztery, mamy cztery przyciski po to, że możemy dzięki nim wskazać konkretny dźwięk, na który chcemy położyć akcent. I powiedzmy, że to będzie dźwięk w tym wypadku, powiedzmy, dajmy trzeci. Klikam i zobaczcie, gdy uruchomię odtwarzanie, będziemy mieli podkreślony dźwięk pierwszy, na raz, dwa, trzy, znowu będzie podniesiony, cztery, w dół. Zobaczcie, jak to brzmi. Jeśli przestawię sobie akcent na czwarty dźwięk, klikam w czwórkę i posłuchajmy. Co się stało? W tym momencie sprawiłem, że te akcenty pojawiły się i na trzecim dźwięku, i na dźwięku czwartym. Teraz wyłączyłem trzeci dźwięk, żeby nie był akcentowany i brzmi to tak. Słyszymy dwa wyższe dźwięki, bo pierwszy jest wyższy i czwarty jest wyższy. Może być to dezorientujące, dlatego możemy to sobie różnicować i jeśli raz klikamy w jeden z tych dźwięków, to dźwięk mamy podnoszony, ale gdy klikniemy drugi raz w ten sam dźwięk, to ten dźwięk będzie wyciszany i w tym momencie akcent będzie polegał na tym, że po prostu go nie będziemy słyszeć. Będziemy mieli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i tak to brzmi. Oj, coś nie to kliknąłem, czekajcie. 4, Woodstone. A, bo trójkę Woodstone kliknąłem, dobra. 4, to teraz Woodstone. Czwórkę wyłączyłem i tak powinno brzmieć. I jeśli będę chciał, żeby ta czwórka wróciła z powrotem tutaj do gry, 3, 4, to Woodstone. Ponownie trzeci raz klikam czwórkę i znowu mamy... Mamy akcent położony na tą czwórkę, tak? Czyli klikam znowu, żeby akcent zniknął, klikam, żeby dźwięk zniknął i klikam znowu, żeby dźwięk się pojawił. Tak, o jedno kliknięcie za dużo, czyli jeszcze raz, czwórka, dźwięk znika, czwórka, dźwięk się pojawia. O, i o to nam chodziło. Generalnie aplikacja jest bardzo prosta, jest darmowa. Zachęcam do testowania osoby, które uczą się grać, które grają na czymkolwiek. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Oczywiście na rynku jest mnóstwo metronomów, z których możemy korzystać. Metronomy, niestety te bardziej zaawansowane funkcje, często mamy problem, aby z nich skorzystać. Ta aplikacja
sprawia, że takiego problemu nie będziemy mieli. Oczywiście musimy mieć wtedy komputer ze sobą, więc jako rozwiązanie desktopowe w domu, w miejscu zamieszkania jest to naprawdę fajna aplikacja. Ja ze swojej strony gorąco polecam. No i zapraszam do dzielenia się wrażeniami w komentarzach. Jeśli macie jakieś pytania, to również śmiało proszę piszcie, czy to pod tym nagraniem, czy w mojej szufladzie. Jeśli tylko będę znał odpowiedzi, to chętnie na nie odpowiem. A póki co bardzo Wam dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.